Nazywam się Joanna Kocienka, jestem artystką malarką, skończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa w 2009 roku w pracowni Jacka Bartosia. Zajmuję się malarstwem sztorugowym, malami, realizacjami ściennymi, oprócz tego jestem wykładowczynią na Wyższej Szkole Europejskiej na grafice reklamowej i multimedia. Prowadzę tam zajęcia rysunku i ogórki filmu, dźwięku i animacji. W malarstwie najważniejszy dla mnie jest człowiek. Jego relacje z otoczeniem, z naturą, z przedmiotami, które tworzy, z którymi może przebywać, z historią, pamięcią, wspomnieniami i snami. Najważniejsze chyba jest poszukiwanie jego emocji i możliwości zobaczenia go od środka. To jest taka wystawa, która mówi o kobiecie, o archetypie kobiety, która jest w naturze. Nie tyle samej tej, która potrzebuje natury, ale tej, która jest z naturą. Od 4 lat mam pracownię na ulicy Praskiej. Wcześniej miałam 3 inne pracownie. Od dziecka przebywałam w przestrzeni malarskiej ze względu na to, że tata był malarzem. I pracownia jest dla mnie takim miejscem, domem, nie domem, w którym mogę się ukryć, w którym mogę zapraszać najbliższych, gdzie wychowywałam swoje pierwsze czy drugie dziecko. A teraz przebywam tam najczęściej sama. To jest ostoja, poszukiwanie takiego spokoju wewnętrznego, ale możliwość też obcowania z innymi uczniami, których uczę, których przygotowuję na akademię czy na inne uczelnie. Od 2012 roku współpracuję z Fundacją Sztuki Nowej Znaczy Się w siedzibie, której teraz się umieścimy. Realizuję projekty artystyczne dla młodzieży i dla dzieci, również dla osób dorosłych. W zasadzie nasza działalność skupia się na osobach, które są wykluczone ze społeczeństwa, na trudnej młodzieży. Współpracujemy ze szpitalem psychiatrycznym w Krakowie, na Kopernika. Również z wychowankami domów dziecka i placówkach kuratorskich. I z nimi realizujemy różne projekty, które mają pomóc im może troszkę uwierzyć w siebie i otworzyć się na różne inne działania, których chyba nie bardzo znają. Czy ja widzę na przykład, że to nasze działanie w jakiś sposób pomaga? Myślę, że tak, bo na początku te dzieci nie były do końca nastawione. To jest też tak, że z takimi dziećmi trzeba budować relacje. Nie jest tak, że na przykład przychodzimy z jednym projektem i znikamy. Dlatego bardzo cierpisz na przykład z niektórymi szkołami, tak jak czy placówkami, jak w Łysej Górze, już nie możemy, bo nie dostaliśmy grantu. Czyli przerywamy coś. A coś się fajnego już zaczęło i moglibyśmy to kontynuować. Akurat z Kopernikiem się udało, że co pół roku czy co roku mamy jakieś zajęcia, więc ta placówka nas też bardzo ciepło przyjmuje. I mimo, że dzieci się zmieniają, bo jednak już wychodzą z tej szkoły, one normalnie kończą maturę w tej szkole, normalnie muszą zrobić maturę, te dzieci potem idą na studia. To są bardzo często bardzo zdolne dzieci, które są często też wybitne. Natomiast co mnie chyba osobiście najbardziej wzruszyło, kiedy mieliśmy takie zajęcia dotyczące budowania jakiejś historii w ilustracji, i te dzieci zaczęły opowiadać swoje historie. Do mnie, do osoby, która jest totalnie jakby ze mną. Nie jestem psychoterapeutą, ani nie mamy tego kręgu codziennie, nie siedzę z nimi na tej społeczności, bo tak to się nazywa. Jakby one zaczęły opowiadać i co im te zajęcia dały. Powstrzymałam
otrzymałam jakby swoje wzruszenie i dopiero jak wsiadłam do samochodu, to się rozpłakałam, bo jakby zrozumiałam, że to ma sens, że to działanie, które jakby walczymy o te granty i jakby w ogóle działanie z ludźmi ma ogromny sens właśnie dla takich jednostek, nie? Że możemy mówić o pewnych społecznościach, o zmianach, nie wiem, globalnych i tak dalej, ale tak naprawdę myślę, że najbliższe mi jest to stwierdzenie Kanta, który twierdził, że najważniejsze jest to, żeby dbać o ten swój własny ogródek. I dla mnie tym własnym ogródkiem jest właśnie zmiana albo pomoc, chociaż jakaś najmniejsza, jakaś nadzieja tych małych duszek. To, co mnie jakby popycha do tego, żeby w ogóle odpowiadać sobie na pytanie o sens w ogóle życia, jest możliwość wyrażania jakiejś emocji i możliwość przeanalizowywania sytuacji poprzez sztukę. I to, co dla mnie jest najważniejsze, to chyba ta szczerość w malarstwie. Szczerość i taka prostota. Prostota nie tylko w formie i poszukiwaniu formy najlepszej, jaką się jakby dało, ale też myślenie o człowieku jako takim, o jego rozterkach, o jego bólu, o jego smutku, radości, wszelkich emocji, które wokół jakby niego krążą przez umysł wewnętrzny. Trochę to tak wygląda, że bawię się w takiego trochę Freuda, który po prostu siada przed obrazem czy szkicownikiem i zastanawia się cały czas, jakie w zasadzie czynniki wpływają na to, że jesteśmy tacy czy inni w danej sytuacji. Jakie emocje lub czynniki wpływają na to, że zamykamy się lub otwieramy. I staram się potem jakby znaleźć najlepszą formę, żeby to wyrazić, jeśli chodzi o człowieka. Natomiast w tym ostatnim cyklu, który dotyczy kontaktu człowieka z naturą, to była taka historia kontemplowania w ogóle natury. Jak byłam w liceum plastycznym w Krakowie, to kiedy przychodziła sobota i miałam wolną sobotę, miałam 5 zł w kieszeni, wsiadałam w pociąg osobowy i wyjeżdżałam w plenę, choćby 20 km ze sztabą plenerową, bo to było dla mnie tak ważne. I po tych 20 kilku latach postanowiłam, że będę robić dokładnie to samo. Że to daje mi możliwość odrealnienia, ale też czerpania rzeczywiście z rzeczywistości. Nie tylko z własnej głowy, z pomysłów, z takiego racjonalnego przedstawienia argumentów, ale z tego, jak natura wpływa na mnie. I może rzeczywiście w duszy trochę ten impresjonistyczny sposób myślenia jest i ta radość cieszenia się i czerpania z natury i sztuki. No ale właśnie ten cykl tego dotyczy.